Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w niedzielny poranek w telewizyjnej jedynce. Dzisiaj Kościół celebruje w liturgii drugą niedzielę Wielkiego Postu. Przenieśmy się tradycyjnie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy transmisję mszy świętej. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach wita Państwa ksiądz Andrzej Baczyński. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Z Ewangelii świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Trzem apostołom dane było przez chwilę ujrzeć Jezusa w swej chwale. Przez kilka dni mówił im o cierpieniu, którego czeka, o śmierci i zmartwychwstaniu. Przemienienie na górze Tabor to zwieńczenie tych mów. Jezus podkreśla wyraźnie, droga do chwały wiedzie przez ofiarę. Za chwilę w kaplicy sanktuaryjnej rozpocznie się msza święta, a odprawi ją dziś ksiądz prałat Władysław Szmul, proboszcz parafii świętej Faustyny w Ostródzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkich i mi. Przeżywamy dzisiaj drugą niedzielę Wielkiego Postu. Nazywa się ona Adgentes, do narodów. Jest to dzień solidarności przez modlitwę i post z wszystkimi misjonarzami, którzy zgodnie z powołaniem podjęli się trudu wypełnienia misji Jezusa Chrystusa, Pana i Nauczyciela. W tym dniu uświadamiamy sobie, że apostołowie przeżywali trudność osobistą, gdy usłyszeli po raz kolejny, że ich mistrz, nauczyciel Jezus Chrystus będzie musiał cierpieć, że umrze na krzyżu i zmartwychwstanie. Dlatego Chrystus na górze Tabor przemienia się, ukazuje im swoje bóstwo. My zgromadzeni na tej mszy świętej ukazujemy swoją próbę wiary wobec Boga i miłości. Wielki Post jest czasem odpowiedzi na nasze wyzwanie, które kieruje do nas sam Chrystus. Wpatrując się razem z apostołami w Jezusa Chrystusa, prośmy o łaskę zrozumienia sensu naszej wiary, a także o zrozumienie potrzeby w każdym dniu naszego życia przemiany.
by Jezus mógł gościć w naszych sercach i w naszym życiu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej. W sposób szczególny pozdrawiam wszystkich chorych, przebywających w szpitalach, w hospicjach i swoich domach. Pozdrawiam wszystkich sprawujących tę Eucharystię w tej świątyni, w tej pięknej górze Tabor, na której doświadczymy obecność Jezusa przez Jego Słowo i dar Komunii Świętej. Pozdrawiam także wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych miejsc na dzisiejszą Eucharystię, a także moich parafian przybyłych z diecezji warmińskiej, z parafii świętej siostry Faustyny Kowalskiej z Ostródy. Abyśmy mogli godnie, z czystym sercem Panu Bogu złożyć tę najświętszą ofiarę. W pokorze przed Nim uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli przyjąć Jego Słowo, a także Eucharystię. Spowiadam się Bogu Wszechmogące i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał do niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jednego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił
i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie Twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą, jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Pełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem w dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W krainie życia będę widział Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto Słowo Boże. Oświetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Każdy człowiek, świadomie czy podświadomie, w swoim życiu dąży do przemiany. Przez te myśli rodzą się fakty. Odpowiada na pytanie człowiek, co należałoby zmienić w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Myśli te i odpowiedzi łączą się z świadectwem swego życia. Człowiek odpowiada za swoje życie. Chce, aby ono było szczęśliwe, aby tym szczęściem w życiu mógł dzielić się z każdym człowiekiem, żeby spełniły się wszelkie pragnienia i marzenia tego życia, by ono u schyłku tego życia było czymś wzniosłym, pięknym i udanym. Zmienia to, co jest możliwe w domu rodzinnym, zmienia w życiu osobistym, by życie stawało się coraz piękniejsze i wymowniejsze. Ale świadomi jesteśmy tego, że sama zmiana zewnętrzna nie czyni człowieka szczęśliwym i pięknym. Dlatego człowiek najpierw musi zmienić się od wewnątrz, by zmieniały się jednostki, by zmieniało się społeczeństwo. Pragniemy wszelkich przemian od innych, od społeczeństwa, ale ta przemiana winna najpierw rozpocząć się od naszego serca, od naszego wnętrza, od uświadomienia sobie, że jestem słabym, grzesznym człowiekiem, ale Bóg mnie przeznaczył do chwały, do wielkości i o to zabiega w konkretnym swoim słowie przekazanym mi. Już starożytny filozof Diogenes w swoich przemyśleniach filozoficznych mówi o wielkości człowieka. Chce z tym pragnieniem zaciekawić każdą osobę, żeby był prawdziwym, szlachetnym. Oto kiedyś piękny, słoneczny dzień bierze do swoich rąk płonącą latarnię i przechadza się między ludźmi. Ktoś go zapyta, dlaczego tak czyni, odpowiada natychmiast: Oto idę szukać prawdziwego człowieka. Dzisiejsza Ewangelia, przeznaczona na drugą niedzielę Wielkiego Postu, mówi o Chrystusie, o Synu Bożym, który przyszedł odnaleźć zagubionego człowieka. Przyszedł odnaleźć Jego wielkość, ale również przygotować go do Wielkiego Piątku,
do tragedii, cierpienia i śmierci na krzyżu, a także zmartwychwstania. Dlatego wybiera na górę Tabor trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana. I w ich obecności się przemienił. Ukazał im chwałę swego Ojca, a przez to przedstawił nam troskę Jego, abyśmy kiedyś w przyszłości razem z nimi osiągnęli tą chwałę. Apostołowie, jak słyszeliśmy przed chwilą z Ewangelii, byli oczarowani postawą swego mistrza. Zapewne myśleli, że będą się z nim modlić, bo Jezus często wychodził na miejsce odosobnienia, na miejsca modlitwy, aby rozmawiać z swoim Ojcem. Uświadamiali sobie, że to będzie kolejne tego typu spotkanie. Przyszło znużenie, zmęczenie apostołów. Widzą Jezusa lśniącej twarzy. Jeden z nich, święty Piotr, wpatrując się w Jezusa przemienionego, powie: Panie, pozwól nam, abyśmy tutaj zbudowali Tobie namiot, jeden Eliaszowi i drugi Mojżeszowi. Te słowa świadectwa zaskoczonych apostołów były w oprawie rozmowy Pana Jezusa przemienionego z Mojżeszem i Eliaszem. Apostołowie, kierując prośbę, chcieli pozostać z Jezusem. Im było na górze Tabor wyjątkowo dobrze. Byli szczęśliwi. Przekonali się, że On jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym Panem, ich Mesjaszem. On w życiu może im wiele uczynić. Ale zapewne i uświadomili sobie, że oni też są wezwani do przemiany, że w ich życiu coś się musi zmienić, by to, co Jezus im powiedział, czego zakazał im, aby nie przekazywali innym, by to zrozumieć, a także i przeżyć. Co należałoby uczynić, aby się przemieniać, aby stawać się nowym człowiekiem, by w naszym życiu była widoczna postawa chrześcijańska, nasza religia, nasza przynależność do Chrystusa. Nade wszystko trzeba zaufać Jezusowi Chrystusowi tak całkowicie, na 100%, by On wypełniał nasze wnętrze, nasze życie. Trzeba tak Mu zaufać, jak dzisiejszy Abraham z pierwszego czytania. Zastanawiał się, dlaczego Pan Bóg żąda od niego tak wielkiej ofiary, zrezygnowania z jedynego syna Izaaka. Ale dla Boga czyni wszystko. Wie, że Bóg dobrze wie, co czyni. Boga nie tylko uznaje jako swego Pana, ale chce Jemu być posłusznym i jest w gotowości oddać życie swojego Syna ze względu na swoją miłość do Boga Ojca. Pan Bóg zaniechał tej ofiary, zastąpił ją barankiem, ale sprawdził wiarę Abrahama, pobłogosławił mu i powiedział, że będzie ojcem wielkiego narodu, że będzie ojcem tych wszystkich, którzy będą trwali w wierze. Jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie, bądź jak ziarnka piasku. Trzeba mieć taką również ufność, jak wielki apostoł narodów, święty Paweł, który nazywa siebie nawet poronionym płodem. Mówi często nam w swoim słowie, że mordował zalążek chrześcijaństwa, ale na jego drodze stał Jezus Chrystus. Przyjął chrzest, nawracając się i oddał swoje życie, swoje wyjątkowe zdolności, swoją mądrość, swoją wiarę Bogu Ojcu przez posługę Chrystusowi.
I będzie taki fakt, takie zdarzenie, że święty Paweł powie: żyje we mnie Chrystus, dla mnie żyć to Chrystus. Powie jeszcze więcej: nikt i nic nie może mnie odłączyć od miłości Chrystusa, ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie. Święty Paweł jest niezwykłym, świetlanym człowiekiem, który po grzeszności swojej całkowicie się oddał Chrystusowi i poszedł na cały świat z misją Ewangelii i nazywamy go jednym z podstawowych filarów Kościoła. Aby przemienić się, trzeba zaufać Jezusowi, tak jak święta siostra Faustyna, apostołka i sekretarka Miłosierdzia Bożego, którą dzisiaj zna cały świat chrześcijański. W swoich spotkaniach, objawieniach, w rozmowie z Jezusem mówiła często: Jezu, ufam Twojej miłości, Twojej silnej woli, która jest dla mnie samym miłosierdziem. Miłosierdziem, które jest wszystkim w moim życiu, które wypełnia moje życie. Miłosierdziem, które przygotowuje mnie na ostatnią godzinę mojego życia. Jezu najsłodszy, ogarnij mnie swoją miłością, aby moja miłość była miłosierna, aby moje czyny były miłosierne. Przemień mnie, Jezu, w siebie, odnów mnie, przebóstwij mnie, aby moje czyny świadczyły o mojej przynależności do Ciebie. Umocnij mnie w komunii świętej, którą przyjmuję każdego dnia. Przemienienie każdego człowieka to podstawa realizowania swojej wiary. Przemienienie Pana Jezusa to wezwanie, abyśmy swoje życie czynili zgodnie z wolą Bożą. Apostołowie już inaczej myślą o swoim życiu, gdy schodzą z góry. Nasze życie winno być realizacją tych zadań, które Pan Jezus nam przeznacza, ofiarując nam wszelkie znaki czasu. Czyni nas odpowiedzialnymi za przekazaną przez Boga wiarę chrześcijańską. Stąd w naszym życiu odczytujemy te znaki, aby zgadzać się z wolą Bożą, aby czynić jej świętą. Nawet wtedy, gdy przyjdzie cierpienie, gdy przyjdzie Wielki Piątek w naszym życiu, damy świadectwo wobec Boga, wiedząc, że On to czyni z miłości do nas, że On pragnie naszej przemiany, a przez nas skieruje konkretne wezwanie dla tych, którzy może zagubili się w swoim życiu. Obecnie trwają na krętej drodze prowadzącej donikąd. Nasza chrześcijańska postawa dążąca do przemiany będzie pomocą dla ludzi chorych, cierpiących. To właśnie Jezus zapuka do nich serc i powie im, aby uświadomili sobie, że cierpienie uszlachetnia człowieka, że cierpienie jest zadaniem, ale jest łaską. Pan Jezus wie, komu cierpienie ofiarować, bo nie jeden człowiek może je zniszczyć i zmarnować. My, kapłani, często doświadczamy ludzkiego cierpienia w szpitalach, w domach, gdy odwiedzamy ich podczas spotkań w pierwsze piątki miesiąca czy podczas rekolekcji. Wielu ludzi chorych i cierpiących nam wszystkim daje piękne świadectwo wiary i rozumienia swego cierpienia. Jeden z chorych kiedyś powiedział mi: proszę księdza, Pan Bóg dał mi cierpienie dla mego opamiętania, bo skomplikowałem swoje życie. Żyłem tak, jakby Jego nie było i dziękuję Mu za to, że mnie ocalił. Zaufanie